Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Beholder. Tylko się aż muszę na fotelu poprawić, bo krzywo aż siedzę. No i co? Zaczynamy sobie od kolejnego piętra. Zaczniemy dzisiaj zwiedzanie właśnie kolejnego piętra w ministerstwie. Z tego co ogarnąłem, to już chyba na tym pierwszym piętrze wszystko mamy zgarnięte. Dobra, zobaczmy, czy powiedzą coś ciekawego. Aha. Dobra, wczytanie jest gdzie? Chyba tu? Jap, dobra. Dobra, wydaje mi się, że warto przed każdą taką rozmową sobie, kurde, odpalić szybki zajazd, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to jest faktycznie jakieś ten... coś faktycznie istotnego. No i tutaj mamy 12 piętro. I zobaczmy. Na 12 piętrze mamy jedno takie duże. Jedno takie i coś tutaj. Podobny rozstrój jest na 3 piętrze, na którym będziemy. I jest potem jedno, zakładam, że to jest całkowity finał gry. Pewnie to piętro, z którego ojciec Evana wyleciał przez okno. To chyba, jak to było? 37, zdaje się. No dobra. Zobaczymy, co się tu znajduje. Na razie 12 piętro. Uwaga, nadszedł ostatni dzień 189 gry, rundy super gry. Prowadzi drużyna Honor. Ogłoszenie wyników nastąpi jutro. Okej, okay, super gra. Okej, okay, cel 200, ale to jest 200 punktów, czy 200 przerobionych godzin? Znaczy 500, znaczy nie 200. Dzień dobry, jestem Evan Redgrave, 27 lat, żona i jedna córka. Jak pani dobrze poinformowała, niech tu nie trafia bez mojej wiedzy. Jestem Rosa Everdeen, sekretarka towarzysza De Salvo, a ciebie towarzyszka Everdeen. Odpowiadam za ten departament, za przestrzeganie w nim zasad oraz osiągane wyniki. Nic nie umknie mojej uwadze. Czy otrzymałeś instrukcje dotyczące nowej pracy? Nie, jeszcze nie. Pracujemy tutaj nad wnioskami obywateli, które przypisali nam ci imbecyle z pierwszego piętra. Uważnie zapoznaj się z instrukcjami. Jeśli będziesz się nimi kierować, zostaniesz uznany za dobrego pracownika i pożyjesz dłużej niż ty poprzednik. Za mną. Pokaż mi twoje miejsce pracy. Okej. Tutaj. Nieznajoma osoba. Zagadajmy może. Dobra, jestem to nowy, nazywam się Evan Redgrave. Cholera, łeb mi zaraz wybuchnie. Czego ode mnie chcesz, Evanie Redgrave? Chciałem się tego przywitać. Nic nigdy nie jest takie proste. Jak się nazywasz? Kegraj do cholery. Jeśli nie zabijesz, to ci przyłożę. Życzysz mi 20. Odmów, powiedz, że masz pieniędzy, spytaj po co mu pieniądze. Na co? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wykorzystaj autorytet. Potrzebujesz pieniędzy, to odpowiedz na pytanie. Idź do czorta, Redgrave. Kim ty jesteś, żeby mnie przesłuchiwać? Wydość cię albo ci czymś dziel. No i patrzcie, to ciekawe. Myślałem, że się, że... Znaczy dobra, zakładam, że po prostu na... że po prostu chcę na... picie, nie? Biorąc pod uwagę, jak on gada. No ale... dziwne, że nie powiedział tego wprost. Cześć, nazywam się Evan Redgrave. Jesteś jednym z tych nowych? Wielu już was widziałem. Tak, niedawno przeniesiono mnie na te piętro. Potrafisz wiązać marynarskie węzły? Co? A robić pułapki z guzików? Jakie pułapki? Potrafisz chociaż zbudować automatyczne urządzenie strzelające z ołówka i gumy do rzucia? Ale... po co? Rozumiem. Nie masz szans. Na tym piętrze w tydzień rozszarpią cię na kawałki. Żeby ktoś miałby mnie rozszarpywać? Nikomu jeszcze niczego nie zrobiłem. I o to chodzi. Musisz coś zrobić. W przeciwnym razie... powiedz, co byś zrobił, gdybyś zobaczył kogoś wleczonego do niszczarki?
Zignorowałbym? Jak miałbym mu pomóc? Przecież mógłbym je wciągnąć do niszczarki. Co odpowiedź? Gdyby ktoś zauważył, że byłeś przy tym i niczego nie zrobiłeś, miałeś problemy. Więc co powinienem zrobić? To zależy, do którego departamentu ta osoba należy. Jeśli do naszego, to go wyciągnij. Jeśli do innego, to wepchnij go głębiej. Macie tu strasznie dziwne zasady. Nie ma w nich nic dziwnego. To jest wojna. Zabij lub zginij. Okej. Zapytaj zachowanie Henka. Znasz Henka? Możesz mi coś wyjaśnić? Co, stary Henk kazał ci zjeżdżać? Tak, nic za niego nie powiedziałem, ale on... Nie próbuj z nim rozmawiać, gdy ma kaca. Nie ma sensu. Rzuci się przekleństwami albo rzuci się na ciebie z pięściami. Jak wy z nim pracujecie? Po prostu czekam, aż się napije. W pracy? Niebezpieczne. I co z tego? Jeśli wpali do niszczarki, to będzie jego wina. Przynajmniej gdy jest pijany, da się z nim rozmawiać. Okej. Dobra, tutaj... Ty masz rodzinę... No, powiedzmy, Ty! O kurde! Ej, został mi 25 autorytety za odpowiedź na to pytanie! Ej, co tu się od Jani Pawliło? Patrzcie, tutaj jest 50 punktów za jedną informację, nie 25 jak na poprzednim piętrze. Okej, jak dla mnie bardzo błędno, ale kurde, no miałem 125, a mam tylko 100. No zostało mi odpowiedź za tamten autorytet. Okej, tu pracuje Henk. Jest niszczarka, widzę chyba. Jap, tutaj widać, a to chyba dokumenty tylko. Czy... Nie no, nie gadaj, że też ludzi tu wrzucają. Niszczarka bezduszna maszyna, niszczarka może być sędzią, niszczarka jest zła. Cześć, nie męczycie tutaj stanie i wykrzykiwanie ciągle tego samego? Okej. Nic ciekawego ten gościu nie wniósł. Jasny gwint. Okej, spora ta cała niszczarka. Cześć, jestem Ewan. Cześć, Ewan. Ja jestem Artur Miczowoźny. To mój pierwszy dzień. Co ci stało w twarz? Skąd te wszystkie sinice? Aż tak rzucają się w oczy? Z kupami świętowaliśmy wczoraj moją nową pracę. Tak mnie upili, że nie pamiętam, jak wróciłem do domu. Niezłych masz przyjaciół. Mogli ci przecież pomóc. Nie, to nic takiego. Pewnie potknąłem się w drodze powrotnej. Albo wpadłem na patrol policji, albo się z kimś pobiłem. Znaczy boli mnie szczękę i straciłem kilka zębów. Raczej nie powinieneś tyle pić. I to wesele się tak robi. Najważniejsze, żeby szef niczego nie zauważył. Dzisiaj mam sprzedać jego gabinet. Masz pojęcie, jaki to jest zaszczyt? Do pierwszego dnia. Zapytaj o super grę. Wiem, że jesteś tu nowy, ale może wiesz, o co chodzi w tej całej super grze? Ujęcia nie mam. Pewnie jakieś zawody w szach albo warcaby. Ja wolę zawody w piciu. Godzinę. Dobra, to możemy... Musimy przeklikać i o pracę. Nie ma co robić. Dobra. Tutaj. Proszę, proszę. Ludzi bej mama. Nikolaj Page tym razem. Co? Cała rodzina. Czy on tak ciągle zmienia kurde kryptonimy, czy cała ta ich rodzina po prostu wygląda jak dwie krople wody? Ja mam nazwisko. Bracie, moja rodzina to dynastia kurierów. Mój dziadek, mój ojciec, ja i mój 10 braci. Wszyscy jesteśmy kurierami. Macie to szczęście, co nie? Wybacz, ale już brzmi mi to na bójdę. Ludzie często przerasta na nasze najśmielsze wyobrażenia. Możesz mi wierzyć. Okej, no nie mamy, żeby handlować, nie mamy tyle autorytetu, ale to się da szybko zmienić. Okej, co jest tutaj? A, i tu jest biuro szefa. Dobra. Ha, go właśnie. O! Czekaj, szafa ma dokument. 2 godziny. Dobra, jolo. Przeszukajmy to. Oj, proszę! Terminal barszcz.
Ciekawa nazwa do terminalu. O, i tu jeszcze jakaś nieznajoma osoba. O, niezły dystans na rozmowę. Kim jesteś? Dobra, mam na imię Evan. Zdaje się, że pracujemy w tym samym zespole. Gdyby drogi, jestem Gloria. Jakiś ty jesteś pod jego syna Malcolma. Wyobraź sobie, że z daleka cię z nim pomyliłam. Spytaj o pracę. Rodzina. O współpracowników. Dobra. Mówię. Tylko takie ważniejsze rzeczy będę sprawdzał, bo to najczęściej nie ma sensu tak dłużej przegadywać wszelakich tematów. Cześć, jestem Evan Redgrave, dobrze przyjść do mnie na to piętro. Cześć, jestem Otto, Otto Werner. Po której stronie jesteś? W stronie? Co masz na myśli? Przekładasz papiery, czy może umiesz pracować rękami? Zajmuję się papierami, ale radzę sobie też z pracą rękami. Rozumiem. Mówisz, że rękami też umiesz pracować? Jestem technikiem 6 stopnia. Jeśli zobaczę twoje ręce pojutrze mojej dziecinki, to osobiście cię do niej wrzucę. Mówisz o niszczarce? Kogo nazywasz niszczarką? Ta maszyna to najlepsza rzecz w tym cholernym ministerstwie. Nie boisz się tu mówić takich rzeczy? A czego mam się bać? Złożę tę tak zwaną niszczarkę dwa razy z zamkniętymi oczami i znamion jak 3 palce mojej pocharatanej dłoni. Gdzie znajdę drugiego takiego technika jak ja? Rozumiem. Co mam? Znam rodzinę, ministerstwo i współpracowników. Zapytaj, dlaczego nikt o nim nie rozmawia. To może być ciekawe. Oto, dlaczego nikt o tobie nic nie wie? Twoi koledzy nie chcą z tobą o mnie rozmawiać? Boją się mnie. Są przekonani, że każdy, z kim rozmawiam, przegrywa w super grze. Mam też na pięku wzrost Everdeen. Ta sukcie dała mi urlopu zdrowotnego, gdy zraniłem się w rękę. Przysięgam, że skoczę tak samo jak moje palce. No ten śmiech mi trochę nie wyszedł, no ale... Okej. Okay. Na start już przegadane ze wszystkimi. Jeszcze sprawdzam, czy... O! A, jest tylko służbowy. Dobra. Mniejszy niż ten na dole. To chyba dobrze. Dobra, zanim pójdziemy tam, nie? No to obczajmy. Jakie tu są terminale, bo zakładam, że tu są te... że tu jest ten terminal 2 stopnia, nie? Jap! Zobaczmy. Zamiast pić, pracuj. I co może teraźniejszością? O, coś z wielką stratą tam widziałem. Oho. Brat? A może ojciec? To wie w sumie. Co masz w biurku? Byk, kolejna. Ajajajajaj. Okej, to będę. Muszę sobie narobić aut. W sumie właśnie dlaczego. Jezu, dlaczego ja nie jestem? Dlaczego ja nie ten? Czemu nie zrobiłem quick save'a? Dobra, jolo. Już trudno. Brnę w to. Dobra, jak to było? Że jest naliczana kara od każdej akcji, nie? Zaproszenie do kina. Grzywna za posiadanie 5 kotów. O kurwa. Nieźle. Tutaj. No, rozumiem. Gloria i jej syn. To jest w biurku. Sukienka. Zwykła damska sukienka, rozmiar L. Dobra, jolo, jak już i tak mi to nalicza te kradzieże, no to bierzmy ile wlezie. Tylko mówię, no aktualnie nie jestem przekonany, jak to będzie działało, nie? W sensie, nie wiem, czy teraz jakbym poszedł, to będę musiał zdać te 450 autorytetu, jak wcześniej, czy 350 dać. Czy to by się zmultowało o ilość tego. O ilość rzeczy, które zabieram. O, tutaj kurde ziomeczek sobie spaghetti zajada. Takie durne zdjęcia, a już mi smaka tam zrobiło. O, i zamki cylindrowe. Jak milusio. Dobra, wychodzimy. Dobra, wiecie co? Przetestujmy to. Dobra, F5 to był szybki zapis, F6 to jest chyba wczytanie, to za chwilę. Zobaczmy, czy to się... Zobaczmy teraz właśnie. Czy dobrze kojarzę?
czy to właśnie, czy się dobrze kojarzy, czy to się właśnie zdubluje wszystko? Zobaczmy. Grzywna 400 za każdy przedmiot albo 2700 autorytetu. Ajajaj. No to żem trochę przegiął. O. A, F8 to jest szybkie wczytanie. Ajajaj, no nieźle. Chociaż ciekawe, czy jak na przykład bym to wszystko odłożył do siebie. Oto twoje miejsce pracy, woźny ma klucz, miał tu wszystko posprzątać. Co się stało? Są oni nerwowe i wypadek. Będzie ważnego, powinien być przy gabinecie towarzysza do salwy lub w pobliżu niszczarki. Okej, czyli mogłem sobie zagadać do niej od razu, a potem iść do ludzi, ale mówię, no. Czy mówię? Nie wiedziałem, że będę musiał jeszcze iść do kogoś. Myślałem, że od razu będę mógł zasiąść do roboty. Dobra, na bank tyle autorytetu nie wykrzesam, żeby to zrobić. To ja wam poznaliśmy się, a rozumiem, się wczoraj w barze, gdy świętowałem z kolegami. Oho, chyba ktoś mu za mocno przydzwonił. Okej. No i co jak co, ale jemu to chyba ktoś za bardzo w cymbał przydzwonił podczas tego, podczas tej popitki w barze. No chyba, że gość jest trochę delulu i tak trochę nie ogarnia, co się w ogóle wokół niego dzieje, tak w ogóle, nie? A teraz patrzcie, mam kurde 2700 i teraz to jest pytanie. Czy jeśli ja zdeponuję tutaj w moim biurku wszystkie te rzeczy, to czy to mi i tak to naliczy? Czy może jednak będzie niższa ta kwota? O, wyzmęsatyn. Otóż widzę, że się pracą, musisz przetworzyć 10 wniosków. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do twojego poprzednika okażesz się przydatny w ministerstwu. Twoje zadanie polega na przybijaniu pieczęci i stempli na wniosku obywateli. Opanujesz wszystko w trakcie pracy. Przetwórz 10 formularzy. Dobra. Otwieramy w takim razie. Klucz się złamał i część została w zamku. Musisz zostawić je otwarte. To chyba... To jest albo literówka i powinno być... muszę zostawić drzwi otwarte, albo to powinno być takie, wiecie, powiedziane w myślach, albo jako narrator. Okej, okay, co tutaj u nas? Dobra, to już na dole było. Czyli tutaj zawodza i wielki naród. Się na piedestale, tutaj akurat nic nowego. No i wnioski. 200 autorytetu, ale still za mało, żeby się wykupić. Zobaczmy. Ty. Wait a minute. Czy to jest serio 20 minut? Kurde! O kurde! Okej. Okej. Jeśli to będzie tak bardzo, jeśli to będzie tak proste, jak sądzę, no to... No pójść gładko. Okej, o losie wniosku. Dobra, czyli tak, zakładam, że tutaj nie ma... To, co gościu tutaj gada, to nie ma znaczenia, tylko się liczy tutaj to. Czyli zobaczmy. To jest Ministerstwo Porządku. Zatwierdź prośby. A to jest skarga. Odrzuć skargi do ministerstwa. Okej. Czek. Okay. Ministerstwo Pracy, Patriotyzmu. Wyślij przed pluton egzekucyjny za skargę do Ministerstwa Porządku. Oh boy.
No sorry, mordo. Długo to sobie nie pożyjesz. Wydaj nakaz aresztu za prośbę, no to jest skarga. I tutaj jeszcze co? Dokonaj wpisu do akt osobowych za skargę do Ministerstwa Patriotyzmu. Tutaj czek, dalej. Zniszcz skargi. Dobra, nauka, technologia, patriotyzm, kultura, opieka, informacja. Zarchiwizuj informacje dla dowolnego ministerstwa. Okej, ale jakby tutaj to nie jest informacja, to jest skarga. Informacje dowolnego ministerstwa, informacje patriotyzmu. Zniszcz prośby do opieki społecznej, zarchiwizuj informacje. Nadaj opieki informacją, zniszcz donosy do Ministerstwa Patriotyzmu. Zniszcz skargi do Ministerstwa Nauki i Technologii. Okej, czyli co mam tutaj w sumie zrobić? Zakładam, że skoro nic tutaj nie jest a propos skargi do porządku dane, no to chyba muszę dać cokolwiek. Jak, nieważne co dam, to się nic takiego nie stanie. Jap, okej. O, 45, to o 5 mniej niż ten wniosek, niż na dole, ale... Kurde, taka robota to mi się podobuje. Kurde, tutaj to się autorytet musi zajebiście szybko nabijać. Czy wystarczy tylko po prostu przez chwilę... Czy przez chwilę, wystarczy się nie pierdolnąć za dużo razy i proszę bardzo. Teraz to będzie leciało. Ty, ale właśnie. A propos tego. A propos naszego ziombla, przecież ja mam kurde tutaj, w tym wózku. Pytanie, czy ja w tym wózku mogę dalej coś zabrać, nie? Tutaj. No z Dongiem mogę dalej gadać. Okej. Okay. No to czy, no wiadomo, tutaj już kolejny klon Karla nas zastąpił. I to mogę dalej za darmo przeszukać, tak? Jap. Dobra. Butelka rumu, butelka whisky. Dobra, weźmy jedno. I drugie. Zobaczymy, co tam ziomkowi bardziej spasuje. Chyba śrubokręt, niech to zostanie. Dobra. Wracamy tutaj. No i dobra, wiecie co? Ja sobie jeden taki dzień muszę poświęcić tutaj tylko na te wnioski, ale to już tak wiecie, off-screen, bo to jest naprawdę bardzo łatwa robota. I strasznie dużo da się tutaj nafarmić po prostu rzeczy, więc... Jeszcze przywitajmy się tutaj z naszym szepunciem. A jak się przywitamy, no to oczywiście spenetrujemy sobie tutaj tą, ale właśnie. Nikolas, co tu mamy? Obca waluta, popularne sztuczki, otwieranie zamków dźwigniowych. Zamki dźwigniowe, o, kup alkohol, no ale nie, dziękuję. Zamki dźwigniowe już umiem chyba otwierać, czyli w sumie trochę zmarnowałem ten autorytet, no ale... Dobra. Czekaj, ryglowe... Tak, dźwigniowe, to jest w ogóle pierwsze zamki, jakie się nauczyłem otwierać. Stuku puku. O, misiek. O, i to nie tylko misiek. Czy to jest Tommy Gun? Chyba tak. Tu jest kusza na górze. Teraz żałuję, że myszki nie widzicie, nie? Ale zobaczmy, od góry kusza. Tutaj pod kuszą chyba snajperka. Pod tutaj snajperka albo wiatrówka. Potem jest taka strzelba, Tommy Gun, a tutaj na samym dole chyba rewolwer. Tam wtedy coś, co wygląda jak mózg. Nie wiem, czy to jest faktycznie mózg, czy nie, i nie wiem, czy chcę wiedzieć. No i szefuncio tego piętra. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Nazywam się Albert De Salvo. Jestem szefem tego piętra. Miło mi pana poznać, towarzyszu De Salvo. Miło ci mnie poznać. Panie, na tym piętrze mamy inne standardy uprzejmości. Co masz na myśli? Przekonasz się w swoim czasie.
wszystkim obertego ministerstwie. Czy mogę zadać pytanie? Pytanie? Chciałbym pan wysoką pozycję w ministerstwie, jak pan to zrobił. Też chcę zrobić karierę? Brudne pochwały. Chcę zgłębić ludzką naturę. Lęki, granice i słabe punkty. Pomoże ci to osiągnąć założone cele oraz czerpać przyjemność z pracy. Dobra, jego myślę akurat nie warto przeklikiwać, bo tu może być naprawdę właśnie... On może coś ciekawego powiedzieć. Panie Fidnyke, ja mam bezendia. Towarzyszu Tesalvo, czy sterowanie niszczarką jest trudne? No skąd mam wiedzieć? Nie wydaje pan poleceń? W końcu wszystko tutaj polega panu. Tak, wszystko co żywe. Niszczarka jest jednak nieczułą stertą metalu. Mierzy wszystko, co się do niej wrzuci. Aby zmusić ją do posłuszeństwa, wystarczy wcisnąć guzik. To zadanie do technika. Mnie zupełnie to nie interesuje. Dobra. Super gra. Chciałem zapytać o pewien szczegół super gry, jeśli można. Czego? Super gry, w której biorą udział pracownicy tego piętra. Pierwsze słyszę. Mam ważniejsze zajęcia w moim gabinecie. Czy mogę zadać osobiste pytanie? Zna pan mojego ojca? O tak, ale był szczególnym człowiekiem. Zbyt miękkim, zbyt mądrym, zbyt szczerym. Przykro mi to mówić, ale ludzie tacy jak on długo w ministerstwie nie wytrzymują. Myśli pan, że to dlatego popełnił samobójstwo? Zbytnio się przejmował innymi. To była jego słabość. A słabość prowadzi do katastrofy. To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Ewanie, słyszałem, że pomogłeś aresztować Pita Fergusona. Tak, to prawda. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę, że ten spasiony sukinsyn wreszcie dostał to, na co zasłużył. Powinni wykastrować tego wieprza już dawno temu. Osobiście wyciąłbym mu wątrobę, gdyby nadarzyła się okazja. Ety, więc nie darzył go pan sympatią? Szanowałem. Po prostu chciałem jego śmierci. To normalne. Przywykniesz. Okej, a czego chcesz? Ewanie, mam do ciebie zadanie. Potrzebuję rurki plastikowej folii i taśmy klejącej. Czy mógłbyś się dla mnie zorganizować i przynieść do mojego gabinetu? Skontaktuję się z ministerstwem alokacji. Dostarczą mnie za kilka tygodni. Nie mogę czekać tak długo. Poza tym chcesz, żebyś to ty się tym zajął. Dlaczego? Tak będzie lepiej. Idź do fabryki produkującej folię. Znajduje się w pobliżu placu Beztroski. Powiedz im, że cię przysłałem, a wydadzą ci folię. A taśma? Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć nędznej rurki taśmy klejącej w ministerstwie, to co ty tu w ogóle robisz, Ewanie? Zrozumiano, towarzyszu Tesalvo. Pozwierz się, proszę. Potrzebuję tych rzeczy, by zrealizować pewien ważny projekt. Dobra, taśmy już mamy, nie? To tyle akurat dobrego. Zobaczmy. To on ma 60 lat? W ogóle nie wygląda. Pokaż, a ile miał ten? Ferguson? 50. No on wygląda jakby był po 50. O, czekaj. Co ja przed chwilą teraz? Czekaj, tu był... O, tu mi coś mignęło przez chwilę. No idea. Czy może to z jego biurkiem i tak, wiecie, się podszczytiło na chwilę. Dobra, zobaczmy tego questa od niego. Znać rolkę folii. No wiadomo, ale to folie, rozumiem, te folie to muszę ogarnąć u siebie w domu. Dobra, zagadajmy jeszcze do Henka. A propos właśnie... tej flachy. Tu go nie ma. O, tu jest. Hej Henk, szukałem cię. No to mnie znalazłeś. Teraz słyszysz iść do szatni. Jak sobie chcesz, oddam tę flaszkę komuś innemu. Zaraz, flaszkę? Jaką flaszkę? Tę, no ale skoro jej nie chcesz, to mogę sobie pójść. Trzeba było tak od razu nie mówić, Bentgrey. Daj mi ją. Chyba nie jest jakaś siwucha. Proszę bardzo. Czekaj, zamierzasz wybić ją tu i teraz? Jesteś w pracy. Przynajmniej nie wypijaj wszystkiego, Henk. Zawsze jestem w pracy. Powiem ci tak, klatko. Po co w robocie wyprawiać se flaki? Jak się nie da z nim pociągnąć w splach? Jak się napijesz z Mundi Borygo? Niech to ryb mi wyleciał z głowy. Wszystko w porządku? Jakim cudem nie zwracałem na ciebie uwagi? Ryby ciebie, gość. Pytaj o co chcesz, odpowiem na każde pytanie.
Okej, to może teraz powiedz coś więcej. O, a to ciekawe. Raz syn jest astronautą, raz inżynierem, a raz muzykiem. Jakim jest pracownikiem? Zarobym. Potrafi radzić sobie z kadrze. Nie do złe. Powiedz mi o Johnie. John jest dziwny. Dlaczego? Wiesz, gdzieś bezdomnego, co nie pije? Skąd wiesz, że jest bezdomny? Mieszka w Francji, wszyscy to wiedzą. Okej, a co powiesz o szefie? Wiesz może coś o szefie? Nie wiem nic. Radzę ci kolego, jak ty się tam nazywasz? Ewan? A ja jestem Hank, miło mi cię poznać. Wypijemy za to? Innym razem, co chciałeś powiedzieć o szefie? Wszyscy się go boją, oprócz mnie. Ja się nikogo nie boję, tylko mu o tym nie mówię. W porządku, nie pisanie słowa. Okej. Okay. Dlaczego pijesz, mordo? Wybacz, że pytam, Hank. Słucham. Dlaczego pijesz w pracy? Chyba wiesz, że to zabronione, prawda? A co ci się to obchodzi? Jak chcą, to niech nie wrzucą na niższe szarki. Będziesz miał mniejszą konkurencję za was. Kurde, brakuje mi autorytetu. Okej, ale mogę to poruszyć tak czy siak? Tak, dobra. To jak będę miał większy autorytet, no to... W sumie zaraz będę miał większy. Tylko pogadamy. To telefon. Tutaj jeszcze niech ona co wie o szefie. Powiedz mi o szefie. Nigdy go nie widziałem, wcale tego nie żałuję. Dlaczego? Może sobie, że ci, którzy tam się z nim spotykają, często znikają. Okej, okay. A ty John, co powiesz o szefie? Co sądzisz o szefie tego piętra? Szef wszystko widzi, wszystko słyszy. Bądź ostrożny, bo jak nie, to może nawet wezwać cię do swojego gabinetu. Dlaczego wszyscy się tak tego boją? Krąży wiele pogłosek. Jednego dnia do tego gabinetu weszło około 30 osób, a wyszedł tylko DeSalvo. Z zadowolonym uśmiechem na twarzy. Tak, to w ogóle nie brzmi podejrzanie, co nie? Dobra, tutaj. No. Tak, a potem weź udział. Informacje. No i proszę bardzo, od razu trochę. Podskoczył. O, Hank, jak miło, że podszedłeś bliżej. Pytajmy o to. Hank, po prostu się o ciebie martwię. Przyjacielu, niech mnie cię ucałuje, tak cię kocham. Hank, czekaj, nie odpowiedziałeś na pytanie. Mój brat przepadł, urazony. Nie ma go już od miesiąca, dlatego piję. Przepadł? Jak? Jak ludzie przepadają w ministerstwie, jedno mrugnięcie oka, już nikt nie ma. Pracowaliśmy razem, a później już go nie było. Zgłosiłeś to na policji? Czy zgłosiłem? Na policji, przecież ich nie obchodzę. Przyjęli zgłoszenie, powiedzieli, że się odezwą i tyle ich widzieli. Zaproponuj pomoc. To straszne, Hank. Próbowałeś szukać go na własną rękę? Tak, szukaj wszędzie. Zajrzałem w każdą kurę. Tfu, znaczy dziurę. Mogę ci go znaleźć. Naprawdę? Jak on ma na imię? Jak wygląda? Spójrz tam. Wygląda tak jak ja, czy raczej tak jakbym wyglądał, gdybym przez cały miesiąc nie pił. Ma na imię Rabindranath. Jak? Rabindranath? Twoja matka uwielbia nietypowe imiona. Hej, wyśmiewasz się swojego braciszka? Tak cię tam bawi, draniu? Spokojnie, Hank, spokojnie. Jestem przyjacielem. Po prostu chciałem się upewnić. Szukałem wszędzie. Wszędzie. Jedyne miejsce, którego nie zajrzałem, to gabinet szefa, ale my tam nie zaglądaliśmy. W porządku, spróbuj jeszcze czegoś dowiedzieć. Okej, no, w sumie... Chętnie bym się przeszedł do tego gabinetu, ale dopóki nie ogarnę lepszego tego... lepszych terminali, to chyba i zamków, to nie ma chyba po co tam wchodzić, więc w sumie dobra, żeby mieć trochę czasu jeszcze ewentualnie na coś, na cokolwiek, co tam by szefu mógł od nas chcieć, to tak, zrzućmy tutaj
Zrzućmy tutaj, w tym wózeczku na dokumenty, rzeczy, które są mi aktualnie zbędne, czyli taśmę, sukienkę. No, te dwa mi są akurat bardzo potrzebne, rum niekoniecznie. Dobra, te za chwilę pootwieram i będą dwie rzeczy. I pytanie, czy wtedy będę musiał wykorzystać 700 autorytetu, czyli wszystko, co mam teraz? Czy jednak będzie ten mnożnik większy? Bo jeśli będzie większy, no to wolę wykorzystać wtedy normalną kasę, nie? Ale to za chwilę się przekonamy. Na początku jeszcze otwieramy tutaj. Proszę bardzo. Dwie strony z dziennika, jeden list i fragment transkrypcji wywiadu z S.Ike. Okej. List. To mój apel do ciebie, mój synu. Nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytasz te słowa. Możliwe, że to wyznanie trafi w pustkę, ale muszę wyznać ci mój najstraszliwszy sekret. Twoja matka, to ja ją zabiłem. Nie pociągnąłem z pustu ani nic w tym stylu, ale to ja podpisałem okulnik zezwalający na użycie pestycydów w sadach. Zginęła przez moją obojętność i gotowość do kompromisów z własnym sumieniem. W dniu jej śmierci miałem ją odebrać z pracy, ale byłem zbyt zajęty. Miałem wiele ważniejszych rzeczy na głowie. Gdybym postanowił zrezygnować z kariery w ministerstwie, to bez problemu dostarczyłbym skierowanie na każde stanowisko w dowolnym zakątku kraju. Często próbowałem usprawiedliwić się tym, że beze mnie łajdacy na szczytach władzy roznieśliby naszą ojczyznę na kawałki, ale to są tylko wymówki. Byłem skończonym głupcem, który pozwolił na trucie obywateli. Twoja matka kupiła te jabłka od staruszki tylko po to, aby w ten sposób wesprzeć biedną emerytkę. Każdego dnia dziękuję niebiosom, że byłeś w tym czasie na obozie letnim. Wszystkie późniejsze zakazy sprzedaży jabłek były moimi desperackimi próbami odkupienia moich win. Próbami, które niczego nie zmieniły. Proszę, czyli to ojciec Ewana wprowadził tą dyrektywę na zakaz jabłek. Intrygujące. Obiekt testowy. Stefania Ike, 32 lata. Sygnał odrzucenia o amplitudzie 20... V? Ultra... Voltów? Chyba? Oznaczono symbolem N. Początek fragmentu. Badacz pokazuje zdjęcie dziecka. Co widzisz? Dziewczynka w wieku około 5 lat z czerwonymi wstążkami w włosach. Siedzi na krzesełku i uśmiecha się. To ładne zdjęcie. Co czujesz, gdy na nią patrzysz? Czuję komfort. To zdjęcie zrobiono z miłością. Stawia pokrętło. Spójrz jeszcze raz. Co widzisz? To jakieś inne zdjęcie jest odrażające. Trudno nazwać dzieckiem. To jakiś gnom. Szczerze zęby na krześle. Co czujesz? To jest jakiś żart? Dlaczego zadajecie mi takie głupie pytania? Zabierzcie to, zanim zwymiotuję. Powrót do normalnej częstotliwości. Na pewno. Kręci głową zniechęcona, rozkojarzone spojrzenie, ciężki oddech. Co? Pytał mnie pan o coś? Jak się tu dostałem? Dlaczego jestem? Koniec fragmentu. O, to ciekawe. Wyrwana strona z dziennika, któraś z kolei. Nie mam czasu, aby wszystko zniszczyć. Będę w stanie odtworzyć system z kopii zapasowych, ale coś mi się udało. Zmieniłem całkowicie procedurę logowania. Od teraz, oprócz powiązania dostępu z charakterystyką biometryczną konkretnej osoby, aktywacja większości funkcji zabezpieczona jest kluczami szyfrującymi. Chciałbym zobaczyć, jak próbują zebrać wszystkie kody dostępowe Heimdala. Ha! Tylko jedna osoba może je zdobyć. Próbuję przekonać samego siebie, że te skrzynki nie są tylko rozpaczliwą próbą starego człowieka na odwleczenie w czasie nieuniknionego. Szansa na powodzenie jest niewielka. Można tego dokonać wyłącznie wykorzystując moją krew, moje geny, mojego potomka, mojego syna. Ewan dokona wyboru. Sam. Jestem cholernym tchórzem, który przerzuca odpowiedzialność na własne dziecko. I tutaj? Wewnętrzny krąg. Kto wymyślił taką nazwę dla niewielkiej grupy osób rządzących krajem, która ukrywa swoje istnienie posługując się wizerunkiem mądrego wodza? Często zadawałem sobie to pytanie, aż zdałem sobie sprawę, że jest w tym tyle samo sensu, co we wnioskach obywateli składanych każdego dnia w ministerstwie. W wewnętrznym kręgu nie ma ani jednej uczciwej osoby. Kiedyś myślałem, że jedna z nich jest godna zaufania. Okazało się jednak, że jest to najbardziej przebiegły i podstępny członek tej grupy. Czasem mam wątpliwości, czy on w ogóle jest człowiekiem. Ciekawa, o kim mowa, nie? No i dobra. Wychodzimy, wracamy do domu. Minęło prawie, kurde, 46 minut. No niestety, nie naliczyło się, ale dobra, zapłaćmy. No dobra,
Kasa zeszła, ale to... Nikuś. Teraz wrócić do domu. Dostajemy dodatkowo plus 2 godziny. Pewnie też nowe rachunki, żeby nie było za łatwo. A potem? Dobre pytanie. Co potem? Okej. Zobaczmy rachunki. Okej, niewielkie. Póki co. Zdążę sobie nadrobić. Zobaczmy tutaj. Halo, Evan? Tu James. Przyjrzałem się twoim współpracownikom. Ciekawa z nich zbieranina. Słucham. Ogólnie nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale mi jako na Jenna Smitha. Co z nim nie tak? Nie mamy o nim żadnych informacji. Oto podejrzane. I co mam z nim zrobić? Nie sądzę, aby to było coś poważnego, ale na twoim miejscu spróbowałbym jak najwięcej się o nim dowiedzieć. Poproszę go akta z archiwum i daj mi znać, jeśli czegoś dowiesz, dobra? Spróbuję. Dobra, zadzwoń do archiwum. 200. Dobre, chciałem uzyskać informację o pracowniku ministerstwa, Johnny Smithie. Muszę czekać. John Smith. Brak danych. To w ogóle możliwe. Okej. Halo, tu Evan. Chodzi o Smitha. Wszystko wskazuje na to, że coś z nim jest nie tak. Też to zauważyłeś? W archiwum znają tylko jego imię i nazwisko. Pozostałe pozycje w jego aktach są puste. Żadnych rodziców, krewnych, nic. Jest tylko jedno wytłumaczenie. Ktoś wyczyścił jego akta. Ale po co usuwać informacje o jakimś zwykłym urzędniczynie? Nie wiem, Evan. Nie wiem. Wygląda na to, że John Smith nie jest taki zwykły, jakby się mogło wydawać. Co mam teraz zrobić? Nie wygląda na twardziela i ukrywa jakiś sekret. Myślę, że mógłbyś go postraszyć trochę, używając informacji, które mamy. Może pęknie. W porządku, spróbuję. Dobra, to później. Zobaczmy, ile ta wycieczka do fabryki kosztuje. No akurat 2 godziny. Ale dobra, załatwmy to. Żeby się szefu nie martwił. Wykorzystując adres, który dał ci DeSalvo, trafiasz do fabryki, która lata swojej świetności ma już dawno za sobą. Wszędzie widać brud i zniszczenie, po prawej znajduje się magazyn, po lewej budynek produkcyjny, a trochę dalej widać schludny budynek siedziby zarządu. Ej ty, w ogóle... nie, Boże, jestem zjebany. Po co ja w ogóle zabierałem te rzeczy? Przecież ja kurde mogłem... Ja mogłem go doprowadzić do kurde zwolnienia tych osób i momentalnie bym po prostu... Za darmo zgarnąłem te rzeczy. Dobra, trudno. Stało się, to się stało. Idź do budynku zarządu, do magazynu, do budynku produkcyjnego. Do budynku zarządu najpierw. Przeszukujesz biura i odnajdujesz dyrektora fabryki w jednym z nich. Na dźwięk nazwiska DeSalvo prostuje się, mruga i wpada w osłupienie. Wykorzystaj autorytet czy przekup. Autorytet. Dyrektor skupia na tobie wzrok i wyznaje, że fabryka miała niewielkie problemy już od dłuższego czasu. Sprzęt przepadł, a po robotnikach i zapasach dawno już nie pozostał nawet ślad. Jedyne, co może dla ciebie zrobić, to wręczył ci czci talon na folię, który można zrealizować w magazynie. Oczywiście, jeśli w magazynie jeszcze coś zostało. Okej, co jest w budynku produkcyjnym? Nic, jest zamknięty. To do magazynu. Wchodzisz do środka, kierownik magazynu drzemie na stercie kartonów, otwiera jedno oko i pyta, czy masz przy sobie talon na towar. Zapytaj, po co mu talon, skoro magazyn jest pusty. Kierownik odpowiada, że bez talonu nie może oficjalnie odmówić wydania towaru. Takie są po prostu procedury. Pokaż mu talon. Kierownik magazynu nabija talon na ostry szpikulec, zapisuje numer w swoim dzienniku, a następnie wnosi objadanie zamiast brak folii. Skąd wziąć folię? Wraca oczami i mówi, że posiada dwie rolki, które kupił, aby pokryć pomieszczenie, w którym uprawia warzywa. Jest skłonny sprzedać jedną zapasową rolkę osobie, która potrafi docenić jej wartość. Dobra. Czyli tak kasę wydałem, no ale wydałem 300 i 400 autorytetu, a nie wydałem 600, więc jestem na plusie. Wiadomo, autorytet to mogę nabijać praktycznie w nieskończoność, nie? Zobaczmy, czy tutaj się jakieś nowe te... Doszły nowe seriale? Nie, są tylko te, co były. Okej, czyli tak, seriali nie muszę oglądać.
bo nie ma nic nowego. Jak to wygląda z książkami? 5 i 6. Dobra. To cóż, jeden dzionek sobie w ministerstwie skipnę w takim razie. Byle już mieć teraz gotowe właśnie te. Ale po prostu, wiecie, mieć już wyuczone te rzeczy z książek. Proszę bardzo. Idealnie 2 godzinki. I 0-1, zarówno zamki cylindrowe, jak i terminale lepsze możemy teraz otwierać. Tutaj kolejne rachunki. O, 450. No, z tym już będzie troszkę gorzej, ale 10 wniosków zrobię picobello i będzie ok. Dobra, czy mam po co wychodzić z domu tak po prostu? Nie, mogę się tylko do sklepu Kellera, no ale nie ma po co. Jest dobra. Ja sobie odeśpię. Kolejny dzionek. No i ok, ode mnie w takim razie to będzie tyle. W kolejnym odcinku spróbujemy zobaczyć, co takiego kryje się właśnie w gabinecie DeSalvo, bo kto wie, co odwróć, skoro u Fergusona właśnie były też jakieś fanty, to może też i u DeSalvo będą jakieś fajne fanty. Że wiadomo, jak u Fergusona fantami były najbardziej obligacje w sejfie. No ale wydaje mi się, że też warto będzie. O! Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Czy oni ich tam... Tak, oni ich tam rzucą, biednicy. Jest barierka usunięta. To jest paskudny sposób na śmierć. Jakiego mu liścia? Jemu bicz szlapa sprzedał, żeby kurde byle tam spadł. Mam jakby takie trochę dziwne wrażenie, że chyba nie powinno już być po tak... że nie powinno tam być za dużo tej krwi. Dobra. Dla quick save, znaczy dla save'a chciałem to mieć, więc dobra. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. W kolejnym materiale zagramy w Beholder, w którym, jak mówiłem, pójdziemy sobie do gabinetu DeSalvo, kiedy jego tam nie będzie, no a potem zobaczymy, co będzie chciała Rose. Na razie. Cześć.